happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. Za niedługo wychodzę na scenę, jest lekka trema, ale lecimy. Rozwinięciem skrótu FEKUSZ jest Festiwal Kultury Szkolnej. Jest to coroczna impreza organizowana właśnie gdzieś na przełomie lutego-marca przez uczniów 3 Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Krakowie. Kto może wystąpić na FEKUSZ-u? Tak naprawdę każdy z uczniów z czymkolwiek. Zdarzały nam się występy, performensy, poza klasycznymi takimi jak wokal, taniec, czy spektakle, albo filmy. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami i za jedną... No, nareszcie! Ile można czekać, aż ten przestanie w końcu opowiadać te same przekłamane bajki? Uwielbiam śpiewać, muzyka to całe moje życie i kocham się dzielić nią z innymi. FEKUSZ jest dla mnie taką odskocznią od codzienności trochę, bo mogę się rzeczywiście zrelaksować. Uczniowie jakby angażują się w FEKUSZ. Myślę, że głównie dlatego, że fajnie jest tak coś zrobić razem w szkole. Trochę poczucie wspólnoty i stworzenia razem czegoś fajnego. No ale także oczywiście, że jest przerwa od zajęć i możemy na chwilę złapać oddech. Bardzo lubię grać na scenie, występować i myślę, że dlatego zgłosiłam się do spektaklu. Jesteśmy tutaj dlatego, żeby się dobrze bawić, żeby poznać nowych ludzi, żeby się zintegrować, żeby doświadczyć takich właśnie aktorskich przeżyć. Jestem z trzeciej klasy, Dominika co jest z pierwszej klasy i tutaj się po prostu nie liczy rocznik, wiek tylko. Tak, mamy bardzo dobrą jakby atmosferę w grupie i wszyscy się wspieramy i właśnie dzięki temu możemy stworzyć ten naprawdę wyśmienity, mam nadzieję, spektakl. That's right, it's me. I run a public house. Isn't that obvious? FEKUSZ daje wiele możliwości nie tylko sprawdzenia się na scenie, ale też przećwiczenia pewnych rzeczy, bo jednak doświadczenie w spektaklach szkolnych granych przykładowo na sali gimnastycznej jest zupełnie inne od tego, jak to wygląda na prawdziwej scenie z pełnym światłem, pełnym nagłośnieniem. To wspaniałe doświadczenie, z którego warto korzystać. FEKUSZ myślę, że rozwija wszystkich, nie tylko mnie. Mi na pewno pomógł otworzyć się i powstrzymać ten strach przed wystąpieniami publicznymi. I myślę, że każdy, kto tutaj wystąpi, w pewnym sensie stara się włożyć w to tak wiele od siebie, tak całe serce, że myślę, że w przyszłości z tego coś wyniknie. Kończę szkołę muzyczną pierwszego stopnia i zamierzam dostać się do drugiego stopnia właśnie na wokalistykę operową, ponieważ bardzo lubię operę i myślę, że to jest to, co chciałabym robić w przyszłości. Jeśli by się udało, to chciałbym w tym roku dostać się do Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Nie wiążę z tym swojej jakiejś przyszłości albo pasji, ale to bardzo miły przerywnik, czasem oderwać się od książek i spróbować zagrać na scenie. Dokładnie, u mnie podobnie. Jednakże gdyby coś się udało w przyszłości związać z tym finansowo chociażby, to byłabym w sumie bardzo zadowolona. So much to do, so much to see, so much wrong with taking the back street. You never know if you don't go, no, you never shine if you don't glow. Nigdy się nie chwaliłem, że mam w Nowej Hucie dwie plenerowe rzeźby. Ptaki, kompozycja metalowa na osiedlu willowym, która się może kojarzyć z taką grupką ptaków, które się podrywają do lotu. Mnie zawsze pociągał ten biologiczny moment podrywania się do ruchu. Ta dynamika, jak spłoszymy gołębie na rynku w Krakowie, to właśnie one zrobią coś takiego i w tym jest ta eksplozja. Małe organy. To jest mini kompozycja. Rytm tych elementów, on może się kojarzyć z jakimś pobrzmiewaniem czegoś, z jakąś falą dźwiękową. Ówczesne władze kokietowały artystów, więc jeżeli chodziło o pomoc w takich inicjatywach, nie było dużego problemu. Kombinat pod ręką, ekipa spawaczy do dyspozycji. I to było zamierzenie szczytne, żeby wprowadzać w otoczenie robotników rzeczy abstrakcyjne, sztukę. Na ile skutecznych? Chyba jednak tak, bo te przejawy satysfakcji czy dumy mieszkańców czasami się dają zauważyć. Po ukończeniu studiów zacząłem rozbudowywać warsztat w obszarze malarstwa materii.
kleiłem wszystko do wszystkiego przez wiele, wiele lat. Zacząłem robić takie aranżacje przestrzenne z elementów ażurowych. Potem zacząłem się rozsmakowywać w malowaniu bez podpierania się techniką kolażu. No i tak to wygląda w tej chwili, że zacząłem robić obrazy wyłącznie malowane, płaskie. I nawarstwianie się tych mgławic to jest nie do zastąpienia przez inną technikę. Fajny efekt, nie? Ale po co? Nie? Więc to musi ten obraz do nas się odezwać, jak do tego dziada, prawda? W końcu zawsze chodzi o to samo, żeby oszukać. Malarstwo jest oszustwem innych, a najbardziej siebie. Żeby siebie zaskoczyć, żeby ten obraz nas zaskoczył. Że niby wszystko oczywiste, a jednak coś nowego. Patrzę na malarstwo, jakbym słuchał utworu muzycznego. Jestem trochę niespełnionym muzykiem i całe życie muzykuję. I jeżeli słucham muzyki, to siłą rzeczy jakieś obrazy mi się przesuwają w wyobraźni. Ale nie są to obrazy konkretne. Tak samo jak maluję, to nie można powiedzieć, żebym słyszał konkretny utwór. To są bardzo luźne skojarzenia. Ja staram się namalować ten obraz tak, żeby widz też się zgodził ze mną, że ten obraz brzmi. Albo że on ma elementy, które mu się mogą daleko, daleko kojarzyć z formą muzyczną. Sztuką jest to, co ma wyraz, co jest w stanie coś powiedzieć widzowi. Jak obraz zatrzymuje na chwilę uwagę, to zdaje się, że jest w nim to coś, co nazywamy sztuką. No i o to się warto bić.